nasadzeniach doniczkowanych typu pluk. I one znacznie odbiegają od trendów, jakie mamy w nasadzeniach frigo, ale to dlatego, że sadzonki typu pluk wysadzamy głównie w sierpniu i wtedy mamy najwięcej nasadzeń tunelowych. I faktycznie te trendy w nasadzeniach doniczki jasno pokazują, że króluje w nich alba, bo najczęściej sprzedajemy ją właśnie do tuneli. I ja tutaj od razu się odniosę, bo w tym roku mieliśmy piękne doświadczenie, które dzięki Adamowi L., naszemu przyjacielowi, zostało założone i mogę powiedzieć jedno. Jak posadzimy obok siebie w tunelu albę plak i albę frigo, to w pierwszym miesiącach po posadzeniu będziemy przezachwyceni z frigo. To frigo od razu rusza, od razu tworzy dodatkowe szyjki, naprawdę liść, potężny, rozbudowany. A pluk będzie sobie grzecznie, cichutko siedział, może zrobi dodatkowe jedną szyjkę, może nie, ale w następnym sezonie zmienicie zdanie i powiecie, że jak mam sadzić albę w sierpniu, to tylko z plaga, bez frigo. Bo w następnym sezonie sytuacja się odwraca. To, co było z plaga, zaczyna nagle tworzyć dodatkowe korony, wybija dodatkowe kwiatostany i plon jest, nie będę mówił, dwa razy większy, ale o 30% jest większy. To jest taki niuans, jeżeli chodzi o sadzenie sierpniowe. To do tego jeszcze wrócimy, bo będziemy o tym też jeszcze mówić więcej, co, kiedy warto wysadzać, jakie sadzonki. Mamy tutaj jeszcze Azję, mamy Flera, czyli ewidentnie widać, że jakby te nasadzenia doniczki typu pluk to są robione głównie pod tunele. Raczej w gruncie tych odmian nie wysadzamy. Znaczy tych rodzajów.